czwartek 23 lutego 2023 roku starosta tucholski pan Michał Mróz podpisał umowę z firmą Redon Nakło na modernizację ponad 4 km dróg powiatowych, odcinka drogi 1024C Okiersk-Zalesie i odcinka drogi 1009C Wysoka Raciąż. Realizacja zadania kosztować będzie łącznie ponad 3 miliony złotych, z czego 95% sfinansowany zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, a pozostałe 5%, czyli 167 853 zł i 8 groszy, pochodzi ze środków własnych powiatu. Modernizacja obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie pod tłuczniem kamiennych poboczy, utwardzenie zjazdów i wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace rozpoczną się niebawem i potrwają maksymalnie 8 miesięcy do 23 października 2023 roku. Witam na dzisiejszym podpisaniu umowy przede wszystkim wykonawcę. W osobie szefa firmy, która to będzie robiła, pana prezesa Andrzeja Trudzińskiego. Panie prezesie, jest nam niezmiernie miło, że doczekaliśmy się tego momentu. Z naszej strony chcę panu prezesowi przedstawić zarząd powiatu tucholskiego. Został ogłoszony przetarg. W drodze przetargu pańska firma złożyła najlepszą ofertę i w związku z tym przetarg został rozstrzygnięty, a sfinalizowanie tego w tej części, nazwijmy to dokumentacyjnej, tak jest właśnie dzisiaj, bo podpisujemy umowę. Bardzo krótko, żeby nie przedłużać, wartość przedmiotu, w którym pańska firma będzie się zajmowała, a mianowicie remontem i dróg na terenie powiatu tucholskiego, to jest w obszarze dwóch gmin, to jest gminy Cekcyn i gminy Tuchola. Wartość tego zadania to jest kwota 3 miliony 300 tysięcy, tak panie starosto, bo było tam na tym poprzednim slajdzie, tak, 3 miliony 357 i zostaną wykonane, nie będę mówił co do kilometrażu, natomiast powiem, że jest to jedna z dróg powiatowych, która jest od Raciąża do Wysokiej, a druga z dróg, i to jest gmina na terenie, droga powiatowa na terenie gminy Tuchola, a druga z dróg to droga na odcinku do Kierska do Zalesia. Myślę, że warto dodać, że obydwie drogi zostały już przez szmat czasu, tak, bardzo mocno nadwyrężone i tak powiem, bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać te środki, ale przede wszystkim, że wejdziemy w taką fizyczną realizację tego zadania. Zadanie do wykonania jest stosunkowo proste, bo tutaj nie ma praktycznie żadnych elementów, gdzie będzie trzeba układać chodniki, krawężniki. Oczywiście są miejsca, jakieś tam ścieki wodne, czy jakiś przepust właśnie na tej drodze z Wysokiej do Raciąża. Mamy tutaj dokładnie 2521 metrów bieżących drogi z Wysokiej do Raciąża, drogi 1009 i 1984 metry bieżące drogi z Okierska do Wysokiej. Droga 1009C, Okierska do Zalesia, przepraszam. Droga 1009C no ma ten swój przywilej, że to będzie już przedostatni odcinek tej drogi, który będziemy modernizować, remontować. Zostanie nam tam jeszcze 1400 parę metrów. Mamy nadzieję, że też tutaj jeszcze kiedyś z panem prezesem na tym odcinku spotkamy się i ona w całości od Wysokiej, od granicy z powiatem chojnickim, na terenie którego byliśmy i stąd nasze spóźnienie na to spotkanie. Natomiast droga 1024C jest to pierwszy odcinek tej drogi, który będzie remontowany. Właśnie złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kolejny odcinek, no i przygotowujemy odcinek ostatni tej drogi, gdzie jeszcze do którego funduszu będziemy występować, nie wiemy, no ale z całą pewnością będziemy starać się to wykonać. Droga 1009C to będzie odcinek od Wysokiej do Raciąża, a droga 1024 od tak zwanej Napoleonki, czyli drogi 1015C do tego miejsca, czyli dokładnie 2000 metr bieżący tej drogi.
No w jakim stanie jest ta droga, to będzie widać na tych przezroczach, które teraz będą się przewijały. Także panie prezesie, zakładamy, że po tym jak pana firma tu wejdzie, to już będzie pięknie, tak jak na innych drogach, bo nie jest to pierwsze zadanie, które pan będzie u nas robił. Z tego, co było zrobione, jesteśmy zadowoleni, więc jestem przekonany, że bo zadanie będzie realizowane przez 8 miesięcy od dzisiaj, czyli do 23 października, a może wcześniej. Ja się cieszę, że jestem już pod drugą umowę na modernizację drogi powiatowej na terenie gminy Cekcyn, na terenie gminy, gdzie najwięcej mamy dróg powiatowych, bo aż przeszło 100 km na prawie 400 w całym powiecie, czyli 1/4. No i też firma Redon Nagłos pokazała, jest firmą znaną, kilka już umów widziałem wcześniej, które firma realizowała i jest to firma w stabilnym, że tak powiem, technicznym zapleczu, więc myślę, że spokojnie, szybko sobie upora. Koronowaniem tego całego przebiegu od Tucholi w kierunku tam do Wysokiej, gdzie mamy Dom Pomocy Społecznej, do którego, że tak powiem, często nasi pracownicy jeżdżą, my też tam staramy się jeździć, więc to jak gdyby wychodzi nam właściwie naprzeciw, powiedzmy, pewnym oczekiwaniom i temu, co tam dalej powinno być robione. Pewnie nie jest to łatwa praca, natomiast liczymy, że patrząc na naszą poprzednią współpracę i na to, co pan i pana firma wykonywała na naszych drogach, liczymy na równie wysoką jakość i życzymy, aby to wszystko od początku do końca udało się zrealizować, żeby nie było żadnych problemów. Techniczna, którą wszystkie drogi podajemy, no widzimy, jaka jest jakość. Natomiast to, co jako nas, jako zarządcę drogi, zarząd drogi cieszy, to, że te dwa odcinki dróg no, sporo nas kosztują pracy. Także po ich naprawie będziemy się nie mniej cieszyć niż mieszkańcy. My też mamy, że ta nawierzchnia no, te drugie 60 lat będzie musiała wytrzymać. No ale my tego nie sprawdzimy, ale ja jestem spokojny. Ale dzieci sprawdzą. Tak, ale jestem spokojny. Jesteśmy spokojni. Tak. Panie prezesie. Powodzenia na budowie. Dziękuję. I do zobaczenia przy odbiorze i wykonaniu.